śmieci mniej, ziemi lżej. Z takim hasłem ulicami miasta przeszły dziś dzieci ze szkoły podstawowej nr 7 w Suwałkach. Placówka jak co roku zorganizowała dni ekologiczne, które łączą naukę z dużą dawką zabawy. Dzieci od kilku tygodni budują m.in. śmieciowe zwierzęta, poznają zasady selekcji odpadów i uczą się ekologii. Dziś uczestniczyły natomiast w prawdziwym happeningu. Z transparentami, własnoręcznie przygotowanymi kostiumami i pomalowanymi twarzami pokazały Suwalczanom, że problemy ekologiczne nie są obce również dzieciom. Oprócz zaangażowania nauczycieli i pomocy Urzędu Miejskiego w akcję chętnie i bardzo licznie włączyli się też rodzice uczniów, mówi Grażyna Matyszczyk, nauczyciel ze szkoły podstawowej nr 7. Od rana rodzice w świetlicy na zajęciach malowały dzieciom twarze, taka symbolika przyrody. Wszyscy chętnie włączyli się, każdy przyszedł ze swoimi pomocami, z farbami. Dzieci wystrojone, z różnymi rekwizytami, także naprawdę ogromna pomoc, przede wszystkim rodziców. Na zakończenie ekologicznych dni dzieci planują również włączyć się w akcję sprzątania świata. W najbliższy piątek z pomocą leśników będą oczyszczać tereny położone w okolicach ulicy Reja i miejskiego cmentarza.